Papież ogłosił wspólnotę europejską jako zesłaną z nieba i zbudowaną na rzymskokatolickich wartościach. Twórcy wspólnoty europejskiej będą ogłoszeni świętymi. Dla powołania Unii Europejskiej spotkano się w Maastricht. Maastricht to małe katolickie miasto w protestanckim kraju w Niderlandach. Również symbolika była bardzo ciekawa. 12 gwiazd. Reprezentują one również 12 gwiazd, które znajdujemy w objawieniu. Odnoszą się one raczej do Marii, aniżeli do niewiasty w bieli. Fascynujące jest również, że Unia Europejska wydała plakat rozesłany do wszystkich krajów Europy, ukazujący wieżę Babel w trakcie budowy. Widzicie? To rozesłano po całej Europie. Odwrócone do góry nogami gwiazdy symbolizowały kozła Mendes. To jest satanizm. Oto nowa wieża Babel. Francuski polityk wysokiego szczebla powiedział: budujemy nową wieżę Babel. Plakat ten miał podkreślić, że tym razem nam się uda. Nowy parlament Komisji Europejskiej jest zbudowany na kształt wieży Babel. I rzeczywiście wewnątrz znajduje się plakat, tabliczka przyznający, że właśnie tak jest. Jest tu nawet rusztowanie mające dawać wrażenie, że budynek jest w trakcie wznoszenia. Niezła bezczelność. Oto nowy europejski dowód osobisty. Co widzicie, gdy odwrócimy go do góry nogami? Widzimy kozła Mendes. Rogi są nieco zmienione, aby uzyskać kolejny symbol, kolebkę ziemi. Ale cechy środkowej części twarzy kozła łatwo daje się odróżnić. Wolałbym nie mówić, co ten znak symbolizuje. Patrząc na ważnych polityków Europy, na tych, którzy w tym wszystkim odgrywają główną rolę, odkrywamy, że są masonami. Oto masoński uścisk dłoni między Schröderem a Kohlem. Ukazuje on, że nowy mason przejmuje władzę, podczas gdy stary mason odchodzi. Zupełnie tak samo jest teraz w Ameryce w przypadku Kerry'ego, należącego do organizacji Czaszki i Kości. I obecnego prezydenta, on też należy do Czaszki i Kości. Nieważne, który z nich wygra, mason zajmie miejsce masona. Taki układ palców wskazuje, że wszyscy oni należą do tego samego systemu. Gdy Związek Radziecki upadł, nowym symbolem Rosji stał się ten dwugłowy orzeł. Czy wiecie dlaczego? Dwugłowy orzeł jest symbolem masonerii. To jasno pokazuje, kto nadal sprawuje kontrolę. Jak już zauważyliśmy, królowe i królowie tego świata są masonami wysokiego stopnia i podlegają rzymskiemu papieżowi. A co z islamem? Cały wykład poświęciliśmy na odkrycie tej intrygi. Religia islamska i katolicka niejawnie jest kontrolowana przez sekretne stowarzyszenia. Religie te mają jeden i ten sam cel. Są one podległe Rzymowi. O co zatem chodzi w wojnie z islamem? Kim są ludzie wpływający na losy świata? Dlaczego oni skłócają między sobą ludzi? Począwszy od światowych gwiazd roka, skończywszy na przywódcach politycznych tego świata, wszyscy oni zdają się oddawać pokłony papieskiemu cesarzowi. Od wschodu po zachód, świat islamu obecnie jest elementem antytezy w świecie religii. Jest nastawiany przeciwko kulturze judeo-chrześcijańskiej, będącej również antytezą. Finalnym efektem jest synteza. Wszystkie religie zostaną zjednoczone. Oto strona internetowa. Na dole podałem jej pełny adres. Pokazuje ona dokładnie, kto jest Illuminatem. Adam Weishaupt, Astor, Pike, Carnegie, DuPont, Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Oto dawni i współcześni iluminaci.
George W. Bush, on oczywiście należy do czaszki i kości, to jest sekcji 322 pod organizacji niemieckiej, kolejni iluminaci, Mac George Bundy, Otto of Habsburg, Walter Freeman, Ten Hai, Hillary Clinton, Alan Greenspan, David Rockefeller, Rothschild, Wallenberg to bankierzy należący do tego systemu. To grupa negocjatorów. Carrington, Carter, Kissinger, David Owen, Richard Holbrooke. Należą do masonerii 33 stopnia, do rycerzy maltańskich, do grupy Bilderberg bądź do Komitetu 300. Wszyscy należą do tego samego klubu. Spójrzmy. Roosevelt, Rhodes, Engels, Trocki, Stalin, Marx, Hoover, wszyscy należeli do organizacji iluminatów, na przykład do Loży Wielkiego Orientu. Na przykład Lenin należał do Loży Wielkiego Orientu. Truman był masonem 33 stopnia, tak samo Willy Brandt i Winston Churchill. To znane nam osobistości. Helmut Kohl, Komitet 300. Francis Mitterrand, mason 33 stopnia, już nie żyje. Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, masoni 33 stopnia. To niesamowite informacje. Perez, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Pokazywałem wam podpis Geralda Forda, gdzie sam podpisał się jako mason 33 stopnia. Oto ten podpis. Będąc w loży, sfotografowałem ten podpis, rodzinę Carterów i tych wielkich polityków świata. Oto Schroeder, Netanyahu, Gorbaczow, a to Saddam Hussein, zaliczany do masonerii 33 stopnia. Czy związki między królem Husseinem, Alem Gorem, Tonym Blairem was nie dziwią? Spójrzcie na tego Saddama Husseina. Oto zdjęcie Saddama Husseina. A oto zdjęcie pokazywane w telewizji podczas wojny. Tak miał wyglądać w czasie wojny. Mówiono, że nie ma pewności, czy to nagranie nie było zrobione wcześniej. To oznacza, że równie dobrze mogło to być nagrane jeszcze przed wybuchem wojny. Jeśli jest się wtajemniczonym, to wie się, kto jest kim i co ma się wydarzyć. Krąży bardzo ciekawa pogłoska o tym człowieku. Spójrzcie na tego człowieka. Zauważcie, że nie ma on brody. W tym samym czasie CIA oraz brytyjskie Secret Service ogłosiło, że to może być sobowtór. Mniejsza z tym, on zawsze był w ten sposób pokazywany, nigdy nie nosił brody. On właśnie tak wyglądał. Operacja Wolny Irak. Sobowtór Saddama w opałach. Przywódca opozycji twierdzi, że Hussein zmarł na raka w roku 1999. To informacja z 26 marca 2003 roku. Doktor Moslem al-Asadi, uchodźca żyjący w Iranie, stwierdził, że wierzy, iż prawdziwy Saddam zmarł w 1999 roku na raka. Prawdziwy Saddam zmarł z powodu raka węzłów chłonnych i od jego śmierci w 1999 roku pokazuje się jego sobowtóra. To jego wypowiedź dla włoskiej gazety. To niesamowita opowieść. Jeśli Saddam rzeczywiście nie żył i cała ta historia była wcześniej zaplanowana, to kto sprawował za niego rządy? Jego synowie, jego żona i pozostałe dzieci brali w tym udział. Zdumiewa mnie, że w momencie wybuchu wojny, w której brały udział Stany Zjednoczone i Anglia, żona oraz dzieci Saddama Husseina, z wyjątkiem dwóch rządzących synów, zostali stamtąd zabrani i otrzymali azyl. Gdzie? W Wielkiej Brytanii. Atakujący kraj zabiera rodzinę, całą rodzinę Saddama i udziela jej politycznego azylu w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziwne. Jeśli on nie żył i posługiwano się sobowtórem, jeśli władzę tak naprawdę sprawowano poprzez jego synów i pokazywano zwłoki jakichś nieznanych nikomu ludzi, to kto wie, co w końcu jest prawdą, a co nie? Wbrew doniesieniom z irackiego miasta Umkaza, brytyjska inteligencja przypuszcza, że transmisje telewizyjne mogły być nagrane wcześniej. Takie są fakty. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio poświęcał on wiele godzin na nagrywanie różnych wiadomości. Musimy przeprowadzić więcej analiz jego obecnych wypowiedzi, aby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście jest Saddam Hussein, czy też nie. Powiedział reporterom brytyjski minister obrony Jeff Hoon.
Rzecznik prasowy Białego Domu powtórzył te podejrzenia. Powiedział: uważam, że są wątpliwości, czy aby kaseta nie została wcześniej nagrana, czy może jest ona świeża i czy bazuje na obecnych wydarzeniach. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Saddam Hussein już jakiś czas wcześniej nagrał liczne wypowiedzi, aby mogły być później publikowane. Zatem obie tajne służby poddają w wątpliwość te źródła. Znaleziono wreszcie kryjówkę Saddama Husseina. To odrażające miejsce, jak mówią. Aresztowano mężczyznę i pokazano go w państwowej telewizji. Po tym zdarzeniu niewiele się już o tym słyszało. Miał on imponującą brodę. Jeśli poprzednik został zastrzelony podczas wojny, to musi to być najlepszy środek na porost włosów, jaki ludzkość kiedykolwiek odkryła. Może mógłby on zostać multimilionerem, patentując ten środek, dzięki któremu zapuścił taką brodę. Posłużono się co najmniej 3 sobowtórami. Kto wie, kim jest ten człowiek? Powiedziano, że wykonano testy z krwi. Kto wie, czy można zaufać laboratoriom, które je wykonały? Niemniej jednak zalicza się go do masonerii 33 stopnia i nasuwa się mnóstwo pytań o tego człowieka, a brak jakichkolwiek dowodów, z wyjątkiem jednego. Jego rodzina żyje bezpiecznie na uchodźstwie. Ród królewski. Bernard, książę Niderlandów, należy do komisji 300. A to księżna Beatrix i książę Bertil. To oczywiście królowa, a to książę Filip. Wszyscy są masonami wysokiego stopnia. Mengel, Walt Disney, wszystkie te postaci. Świat jest rządzony przez te osoby. Oto książę Kentu, wymieniający masoński uścisk dłoni przed masońską tablicą. Jest on obecnym wielkim mistrzem, zatem jest obecnie najwyższym masonem. Ponieważ ani król, ani książę, to jest syn królowej, nie mogą być wielkim mistrzem. On jest obecnie wielkim mistrzem. Zatem jest on w tej chwili najwyższym lucyferianem w kraju. Przywódcy polityczni, Bill Clinton i wszyscy ci tutaj wymienieni, już o nich mówiliśmy, nie ma potrzeby znów wszystkich wymieniać. Jesse Helms, Goldwater, Al Gore, wszystkie te osoby są masonami 33 stopnia. Podałem strony internetowe i jest wiele książek, które to potwierdzają. Wszystkie te nazwiska to masoni 33 stopnia. Zatem niemalże każda prominentna osoba na tym świecie, każdy, kto działa w sferze politycznej, jest wmieszany w te potajemne przedsięwzięcia. Podczas wykładów z 13 i 17 rozdziału objawienia zobaczyliśmy, jak powstanie Święte Przymierze i jak ostatecznie Stany Zjednoczone staną się główną siłą nakłaniającą do nowego porządku świata. Szczyt Bush-Gorbaczow na Malcie. Bush nazwał go bramą do nowego milenium wolności, jak pamiętacie. Zamysł tego wielkiego ruchu przerodził się w nowy porządek świata. Spójrzmy na to nagranie z George'em Bushem wypowiadającym się na ten temat. Instytucje wolności leżą odłogiem. Organizacja Narodów Zjednoczonych może dać im nowe życie. Te instytucje odgrywają kluczową rolę w naszym dążeniu do nowego porządku świata. Porządku, w którym żadne państwo nie musi zrzec się ani joty ze swej niepodległości. Porządku odznaczającym się regułami prawa, aniżeli uciekaniem się do przymusu. On zatem mówi, że żadne narody nie muszą zrzec się nawet joty ze swej niepodległości, jednakże chce mieć je wszystkie w nowym porządku świata. Najprościej rzecz ujmując, to właśnie powiedział. To jest wypowiedź z pewnego źródła. Następnie wydarzył się straszny wypadek. Było wielu zabitych. To bardzo dziwny wypadek. Zanim się temu przyjrzymy, najpierw spójrzmy na sytuację towarzyszącą tym wydarzeniom. Stany Zjednoczone miały problem. Chciano wprowadzić ustawy antyterrorystyczne, ale wtedy nie było prawdziwego terroryzmu w Stanach Zjednoczonych. Aż tu nagle 19 kwietnia 1995 roku budynek w Oklahomie został zniszczony przez eksplozję.
Wskazano Timothy'ego McVeigha, który według nich działał w pojedynkę i wysadził ten budynek, parkując tam ciężarówkę wypełnioną materiałami wybuchowymi i rozniósł budynek w drobne kawałeczki. Taka jest oficjalna wersja. Wewnątrz były kobiety i małe dzieci. Jeśli coś może wywołać w ludziach współczucie, to właśnie taka sytuacja. Spójrzmy, co tam się wydarzyło. Władze federalne donoszą, że druga bomba została znaleziona wewnątrz budynku federalnego w mieście Oklahoma. Dziś rano o godzinie 9 miał miejsce wybuch, który spowodował zniszczenia, które właśnie widzicie. Pierwsza z bomb w budynku federalnym wybuchła i wyrządziła zniszczenia, które właśnie widzimy. Drugi ładunek wybuchowy został znaleziony i unieszkodliwiony. Znaleziono też trzeci ładunek wybuchowy i właśnie teraz trwa jego rozbrajanie. Wyobraźcie sobie, że ładunki zarówno drugi, jak i trzeci były większe od pierwszego. Pierwsza bomba eksplodowała i wyrządziła zniszczenia, które teraz widzicie. Słyszeliśmy w publicznej telewizji, że druga bomba wybuchła i spowodowała zniszczenia, które widzieliśmy na nagraniu. Znaleziono trzeci ładunek wybuchowy wewnątrz budynku. Co mówi oficjalny raport? Że tam była ciężarówka z ładunkami wybuchowymi. Ja tam nie byłem. Ja tam nie byłem, więc nie zamierzam ustanawiać siebie sędzią rozsądzającym, co tam się zdarzyło. Mogę jedynie przekazać to, co mówią raporty, co mówią komunikaty dzienników. Później postawimy kilka pytań i sami zdecydujecie, co tam się wydarzyło. Podobno Timothy McVeigh działał sam, zupełnie jak w przypadku Kennedy'ego. On wysadził to miejsce. Jednakże naoczni świadkowie temu przeczą. Oni widzieli dwie osoby. Dzień wcześniej oni widzieli tę ciężarówkę i zapisali jej numery. Jednak po eksplozji tego budynku, w miejscu, gdzie miała wybuchnąć ciężarówka, właściwie nie pozostał żaden lej w ziemi. Jeśli ciężarówka wybucha na zewnątrz, to tam musi być lej i budynek musi się zawalić. Ale ten budynek nie zawalił się, on eksplodował. Spowodował to ładunek wewnątrz, jak słyszeliśmy. Odnośnie wyjaśnienia sprawy i twierdzenia, że to była ciężarówka, ludzie mówili, skoro to była ciężarówka, to tam muszą być jakieś fragmenty tej ciężarówki. Wybuch nie niszczy całkowicie każdego kawałka ciężarówki. Może ona być w drobniutkich kawałeczkach, ale fragment kadłuba silnika albo czegoś podobnego musi pozostać. Tam niczego nie było. W końcu presja stała się tak wielka, że agent CIA, obiegłszy cztery przecznice, potknął się o tylną oś ciężarówki i znalazł ją. Problemem było, jak zidentyfikować tę tylną oś jako część tej ciężarówki. Mieli jej numer rejestracyjny i szczęśliwym trafem ten numer był na tylnej osi. Nigdzie na świecie nie umieszcza się numeru rejestracyjnego pojazdu na tylnej osi. Zatem to bardzo dziwna sprawa. Mimo wszystko to jego wskazano jako jedynego sprawcę. Wokół tej eksplozji istnieje jednak tak wiele wątpliwości. Ostatecznie pewna firma dostała kontrakt, budynek został wyburzony i nie było możliwości zajrzenia do środka, aby przekonać się, co tam zaszło. Następnie doszło do kolejnego zdarzenia. Bliźniacze wieże. Do czego doszło po pierwszym zdarzeniu? Po wybuchu w Oklahomie Stany Zjednoczone w przeciągu zaledwie 5 dni miały ustawodawstwo antyterrorystyczne. To ustawodawstwo dało prezydentowi Stanów Zjednoczonych władzę do zawieszenia stosowania konstytucji. Ale nie dało prawa, aby Stany Zjednoczone, jeśli im się tak spodoba, mogły jednostronnie wkroczyć do jakiegokolwiek państwa na świecie. Do tego było potrzebne ustawodawstwo wojenne, tak samo jak w przypadku Pearl Harbor. Potrzebne było jakieś zajście. Takie wydarzenie nastąpiło, kiedy bliźniacze wieże zostały zniszczone. Prezydent Bush przemawia 10 listopada 2001 roku do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Musimy mówić prawdę o terroryzmie.
Nie wolno nam tolerować oburzających teorii spiskowych dotyczących zamachu z 11 września, nikczemnych kłamstw usiłujących usunąć winę terrorystów, oczyścić od niej winnych. To ciekawe, co powiedział George Bush. Nie wolno nam tolerować oburzających teorii spiskowych, które usuwają winę terrorystów. Dlaczego? Ponieważ wielu ludzi zaczęło wierzyć, że w tych konkretnych zajściach nic się nie zgadzało. Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu uderzeniu. To się wydarzyło, kiedy uderzył pierwszy samolot. Tim, twoje życie się zmieni, a co ważniejsze, życie twojego syna ulegnie zmianie na zawsze. Ameryka nigdy nie będzie taka sama po 11 września. Przygotowywaliśmy się na taką okoliczność przez niemalże dekadę. Mieliśmy prezydenckie dyrektywy. To jest projekt zwany Obrona Ojczyzny. Jak już mówiliśmy tego ranka, jesteśmy w stanie wojny.